Cześć, witajcie, ja jestem Ryczko, witajcie w kolejnym odcinku z gry Rimworld. Jak widzicie, coś tu się tutaj zmieniło, coś tu planowałem. Powiem tak, zostawiłem grę na trochę czasu i... mamy trochę cegieł. Powiem szczerze, po prostu zostawiłem grę, żeby robili mi te zasrane cegły non-stoper, więc to się był handlarz, od którego kupiłem trochę leków. No, jeden plus był taki, że po prostu oswoił mi się drugi słoń. Wiecie, samo oswojenie, jednak tego sobie jednego zostawiłem, drugiego sprzedałem i wyszedłem na zero. Ale wiecie, było też trochę alpak, to trochę alpak mamy, równa 6 mięsa. No, co, mamy trochę leków, to jest też plusik, komponenty udało się powykopywać. Metalu trochę brakuje nam, no ale... udało się nam, najważniejsze, że mamy dużo cegieł, co nie? I patrzcie, co tutaj mam. Cleaning bot. Czekałem, 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 w końcu się pojawił ten jeden typ, który sprzedawał te boty. Przyleciał tutaj tędy handlarz, wtedy podeszłem i co najlepsze. Był atak i tutaj zaatakował nas jeden typo. Tego typa mieliśmy w więzieniu. Typu był wart 1000 dolarów. Stację kupiłem za 1000 dolarów. Sprzedałem po prostu mu typa, bo to był handlarz niewolników. Przyjął niewolnika, a ja wziąłem sobie cleaning bota. I ja jestem zadowolony, wszyscy zadowoleni. A tutaj mam pomysł. Zrobimy tutaj taką bardzo grubą, jak widzicie, sześciowarstwową ścianę, która będzie oddzielać ten teren od reszty i tutaj zrobimy sobie gigantyczną farmę, bo patrzę, że mamy trochę mało jedzenia, bo niby wiecie, mamy 50 posiłków, co nie, każdy kolonista zjada po 2, to sobie policzmy, że tu mamy 2, 4, 6, 8, 10, 12 posiłków dziennie dla tych wszystkich, plus policzmy, że nasze zwierzęta też muszą jeść. Przy okazji właśnie, co te alpaki mi tu robią? No właśnie, patrzę, co te mi tu alpaki odpierdzielają. I ja patrzę, że alpaki powinny być tu. No, grzeczne. Patrzę, że my tutaj mamy, wiecie, zwierzęta. One też muszą jeść, więc tak wychodzi mi, że... no, trochę dużo tego będzie szło. Więc jedzenia w sumie nam będzie pomału brakować, więc postanowiłem, że szybko dokończymy te pomieszczenia. Co nie? Tak. I to, żeby mi zbudowali. Zajmiemy się działkami, wykupimy do końca. W sumie myślę, że tutaj będę kazał... Zrobimy jeszcze tutaj parę baterii i ja to połączę kablami. Nie żeby coś, ale żeby wiecie, było to połączone. Git, niech mi to ładnie zrobią. Będzie zawsze zasilanie. Te generatory od razu będę kazał wyłączyć. Niech mi to do końca zrobią. Trochę komponentów mamy, to też jest plusik, bo mamy trochę, trochę. Tutaj mamy też dużo leków, niech mi to fajnie zanoszą. Git. Zanieście tego bota, jeszcze nie. Patrzę, że Kitty dalej wyrabia cegły, chociaż... no nie powinno. Niech mi robi łupkowe cegły. No, chociaż bym kazał Kitty... niech zje posiłek i bym poprosił ją, żeby mi... zajęła się cleanerem. Te boty to bym chciał, żeby mi zatankowali. No, że gdzie idzie Kitty? W końcu będzie tu czysto. Doi kozy, pociesza cytryna. Fajnie, że przynoszą stal. To też w końcu mi boty porobią, to działa. Bo komponentów już nam nie brakuje. W sensie znowu brakuje, bo mamy znowu 8. Ja patrzę, że mamy wystarczająco na zrobienie ponad 90% tych działek. Może niektóre będą mnie zrobione. Tego już tak szczerze nie biorę za problem. Przy okazji chciałbym, żeby mi tutaj wykopali trochę żelaza. Tego też tutaj. Bo chciałbym mieć trochę surowca. Co nie? I co, niedługo zaczniemy to wszystko zabudowywać. Tylko będzie trzeba tutaj to ładnie wykopać. Ale niech mi działka pokończą na początku.
cieszę się, że mi ten bot wszystko ładnie sprząta. Jak w ogóle to wygląda fauna? A tutaj zostało jedno miejsce do spania, którego ja bym nie chciał. Fauna. Kazuary niech mi polują, na małpy też. Małpy tych widzę, że tutaj jest wpiździet. Szynszyny niech mi oswoją, fajne to są zwierzątka. Szczury niech wszystkie wybiją. Chociaż niech zostawią jednego szczura, żeby ta kobra miała co wpierdzielić, żeby nam nie zabiła naszych. I niech mi wykopią trochę tego żyraza. Będziemy mieli gorszą osłonę bazy tu, ale wiecie. Trochę żelaza więcej. Też bym chciał kogoś. Ty nie możesz. Strina. Co ty robisz? Odpoczywa. Dobrze robisz. Ja już myślałem, że ty chodzisz gdzieś, zasuwasz. Trzysta stali. Tutaj jest 200. No i tutaj też jest trochę stali. Jeden plus. Patrzę, że zabrakło nam znowu trochę komponentów. No trudno, ale. Co na pewno zrobimy? Każemy to wykopać. Niech mi wykopią wejście do tego naszej bazy. Krysia, ty jesteś chora. Odpoczywaj. I Kitty, tak? Też odpoczywajcie. Susierka. Przy okazji, ja wam ta choroba jest trochę poważna, bo powoduje, wszystko wzrasta. Co nie, więc poprosiłbym, żebyście mi. Sos, używasz najlepszej jakości rzeków. Lecz Kitty. Kitty. A, to już jest z tobą dobrze, dobra. Ulecz Krysia. I zajmij się leczeniem. I tak przy okazji karmieniem. Dobrze robisz. Z trynkiem. O, koza jest w końcu w ciąży. Fajne, w końcu. Kurde, nie da się naprawić akumulatora, bo nie mamy komponentów. O, ale mamy statek. Będziesz stresować, ale mam do ciebie inną, ważniejszą rzecz. Z tego statku będzie trochę rzeczy. Rozbierz go, proszę. No, dajesz, dajesz. I zajmij się mi raczej tym. W ten sposób zdobyłem większość komponentów. Po prostu szukałem statków, one raz na jakiś czas się rozbijają. Oj, widzę, że tu są jeszcze komponenty, to później wypolujemy. A przy okazji widzę, że tutaj jest kawałek takiego metalu luzem. Niech mi to też transportują. Ten magazyn robi się coraz mniejszy, tak moim zdaniem. Tak jakby mi się pomniejszał, moim zdaniem, lekko. Dobra, muszę zrobić cięcie. Powiem szczerze, cięcie było bardzo krótkie. Trwało zaledwie tylko 2 godziny. O, może tak będzie lepiej dla mnie. Mam plan, co możemy w najbliższym czasie wykonać. Chciałbym, żeby mi jak najszybciej to wykopali. Co nie, żeby coś, ale po prostu chcę mieć pięknie to wykopane. W ogóle patrzę, że gra mi lekko ladży. Ale to taka natura gry. I w ogóle, gdzie są nasze boty? Tak, chciałbym zlokalizować naszego najważniejszego teraz bota. Chodzi i sprząta, więc to jest jeden plusik. Co mi się to tak gra reaguje? Nie wiem, co mi się tak gra reaguje. Dobra, weźmy może ściany z marmuru, bo tych cegieł stworzyłem w międzyczasie
ilość gigantyczną, więc stwórzmy na razie takiej wielkości mur, co nie? Na razie dotąd, niech taki tworzą i to będziemy ładnie wypełniać. Warstwa po warstwie, warstwa po warstwie. Przyszedł. A co tutaj robi pies? Nic, śpi. No, to co, będziemy to pomału uzupełniać. Twoje konieści lub więźniowe są poważne. Proszę, mi nie przeszkadzaj, honey glove. A kiedy możemy zrobić tebdę? Kiedyś. O! Matka! Proszę, przestań mi, błagam, nie tutaj narwować. Nie żyję. Szczerze powiem, nie wiem co to jest za grupa, to jest EAN. EAN, tak się nazywa to, EAN. Błagam, bądź cicho. Trzeba coś zobaczyć. Woda zlokalizowana. Myślałeś, że ją ukryć pod kosą? Ej, przyszedł mi tu taki... jakby tu ładnie powiedzieć. Nie złodziej wody. No, po prostu tam. Frakcje. O! I EAN to jest frakcja neutralna do nas. Frakcja EAN. To są nasi najbliżsi przyjaciele. Tutaj mamy nawet dwóch neutralnych. Im by trzeba było później jakiś prezent dać. Mam pomysł. Przyjęliby jakiś prezencik. Chciałbym coś sprawdzić. Bym przyjął tą matkę jego. Chociaż dobra. Nie będę ich zabijał, żeby wiecie. Chciałem ich powalić na ziemię, tak żeby przetrwali i później... i ich przyjąć do siebie, ale to jakoś trochę patrzę, że to trochę zły plan, więc na razie nie próbujmy. Może kiedyś, nie, na pewno nie teraz. Co mi ta gra tak się laguje? O, do czego ty to niesiesz? O, naprawia w końcu ten uszkodzony akumulator, bo ja chciałem, żebyśmy to od dłuższej chwili zrobili. Trenujesz słoń. Weź mi tego słonia, wytrenuj. A potem dostaniesz tak zwany rozkaz. Kurde, co jest z tą grą? Git, i ona apeluje na szczura. Nie będę za bardzo mapy oddalał. Na razie nie potrzebuję. W ogóle jak tam z tymi... manipulacja plus 30? W sumie patrzę, że gdyby to nie dawało bólu większego, to jest dobre. W sensie wiecie, oni teraz są szybsi, lepsi i tak dalej, wzrost słuch i wszystko inne. Na przykład zobaczcie, Kitty teraz ma... tak, wzrost plus 50%. Co nie? Słuch plus 50%, mowy plus 50%, manipulacja plus 30%, wszystko inne, wiecie, normalne i tak dalej. To trzeba leczyć, bo trzeba, no ale ty, to jest w sumie dobre dla nas. Na przykład Krysia, co nie? Dzięki temu ma wszystko, ma bardziej, ją coś boli, tak? Ale ma inne rzeczy na plusie i to jest dla nas dobre. Bo co to już mi to ładnie zaczynają budować? Patrzę, że ja bym chciał tutaj jedną rzecz zrobić i właśnie zastanawiam się, czy tego teraz nawet nie zacząć robić. A dokładnie tutaj takiego... jakby tu ładnie powiedzieć? A dobra, nie będę się nawet męczył. W ogóle te generatory są zatankowane? W miarę dobrze?
Wiecie, one mają być tak zatankowane, że ewentualnie ja je po prostu odpalam przez generator, bo mam 6000 watów, a tak o. Pocieszysz cytrynkę, więc jest dobrze. Mamy nawet trochę tych leków, bo mamy tutaj łącznie 118. Sos dalej pracuje, też bada to nam cleanery. W sumie to już tam tak lekko nie jest potrzebne, chociaż w sumie... Air by się przydał. Co nie? Howler by się przydał. Taki howler boci, który by nam wszystko nosił. No w sumie wszystko by się przydał. Co w ogóle mamy? O! Lumi. Sorry, że cię budzę. Jesteś w miarę wypoczęta. Właśnie o to mi chodzi, że przychodzą takie statki handlowe i po prostu my z nimi handlujemy, dzięki, że mamy te... Zobaczcie, my sobie z nimi handlujemy, a tutaj się wyświetlają nasze towary, które my mamy. Wiecie, tutaj jakby to ładnie powiedzieć. My je mamy tutaj zrobione, zaznaczone. Tam nie umiem tego wytłumaczyć. Nie będę się męczył. Sprzedajmy im miód, bo to jest zawsze dla nas 6 dolków. Liście Ganji możemy sprzedać 382. Kokasa możemy sprzedać. Mleko możemy sprzedać. Ptasie mięso też. I szczurze też. Pantery nie sprzedam, tak samo jak mięsa małp czy alpak. Chociaż z kapibar mogę sprzedać, bo to jest mięso słabej jakości. Na pewno nie kupimy mięsa ludzkiego. Mięsa... O! Zdrowe potrzeby to mięso z insekta. Można je gotować na posiłki lub jeść surowe. Ekstremalnie nieapetyczne, a ludzkie mięso... No, słabo. A pasty odżywcze, wiecie, to jest takie syntetyczne mieszanina białek, węglowodanów. To jest po prostu byle jakie gówno. Patrzę, że tutaj fajnymi rzeczami handluje, w sensie głównie jedzenie. Ja mógłbym sobie kupić jakieś rzeczy takie. Paszę dla zwierząt bym przygarnął, ale to by było minus 4000. Trochę byłoby to jedzenie. Patrzę, że tutaj mamy trochę tych zwierząt. Szkoda, że nie przyjmują innych takich rzeczy. Czekajcie. Mięso insekta i ludzkie jest bardzo tanie, bo zobaczcie, można... Spokojnie za 1000 zł kupić 3, to jest 300 racji ponad żywnościowych. Więcej niż 300, Boże. Co ja liczę? Ła. Moglibyśmy od nich coś kupić w sumie. Przecież nie wiem. W sumie nie, sprzedaliśmy im trochę itemów i w sumie ja się czuję spełniony. Akceptuj. I git, te kapsuły lecą tutaj, o. I tutaj teraz leży dla nas 700 srebra. I fajnie. Zawsze będzie można coś za to kupić. Patrz, że gra się trochę leży. Nie, żeby coś... Tylko ta jedna małpa nas chce zabić, tak? Zmienić na karm cytryna. O, i dajmy, żeby te drzwi były non-stop otwarte. Małpa przyjdzie, dostanie po dupie. Czyż nie, bota nam zaatakuje. Nie, dobra, bota na szczęście udała. I wpierdzieliła się w pułapkę. I to nawet nie trzeba było tego otwierać. Bo teraz dobrze, że dałem te pułapki w takich miejscach dla mnie.
Nawet to było logiczne, tak dla mnie trochę, bo wiecie, po prostu popatrzyłem jak chodzi. Jestem z powrotem, myślę, że te odcinki będę robił tak po 50 minut. Chciałbym trochę dłuższe, no ale... Trudno trochę z tym. Wiecie, my sobie tak zagarnijmy duży teren tego. Boję się, że mi ta kober zaraz... No... Raczej mu się uda to oswoić, bo w końcu Tris jest postacią, która ma zwierzęce na poziomie... No, niestety nie udało mi się zainstalować tego moda. Jest to w końcu mistrz. Może uda nam się kobrę. Przygarnąłbym taką. Ale przy okazji jeszcze zróbmy zapisik. Jakby co. Bo też nie chcę stracić go. A z tą kobrą raczej by się jeszcze infekcji dostał. Czy to jest też? Nie wiem, co to za zagrożenie. Zabiłaś tego najpierw przenieść, co? Chcę zobaczyć, jak to się skończy. Szczerze, już mniej się boję taką panterę oswajać niż takiego. Wódz chce. Patrzę, że tutaj mamy na zewnątrz 46 stopni. W środku jest stała, dobra ta temperatura, tutaj jest stała, minus 9, mi się to podoba. Tylko mnie denerwuje, że tu gdzie jest jakiś incydent, gra spowalnia. Ona jest jeszcze trochę niestabilna pod kwestią tego. Zobaczcie, mam tempo teraz, dam na maksa. I to chodzi na tempie jakimś 1. To jest takie, że te boty szybko kopią. Tutaj zobaczcie, jest ponad 20 działek. Dokładnie w sumie równe 20. Zobaczcie, kto chodzi, no. Gra, przyspiesz. Ja nie lubię takiego pokazu slajdów. O! Teraz tak korusza, przyspiesza. Co nie? Ale normalnie to ta gra chodzi... Tych małp tutaj jest. Łohoho. A, będzie trochę mięska. Niech to mi pozabierają. To też stal zawsze się przyda. Dobra, to już zbudowali, patrzę. Nasze boty zbudowały, więc... Priorytet. Kolejna warstwa ścian. I przy okazji dostałam też rozkaz o nazwie wykopcie mi to proszę szybko. Dotąd na razie to zbudujemy. I będzie git, to się ładnie wykopie. Przynajmniej tak wiecie, gdzieś dotąd się to będzie wykopana ta góra. To się wykopie i tutaj będzie dużo miejsca do uprawiania roślinek. To ma 0 watów. Weź
też najpierw zatankuj generator. Taka ściana jest w miarę mocna, bo to jest na jakieś 10 uderzeń. Będzie tutaj takie 5 warstw. A ja myślałem, że 6 zapnowałem. Tak, bo tu jest 6, ale tu jest 5. Nie, też 6. Co mi się powaliło? 6, Boże, ja już myślałem, że 5 warstw. To jest w miarę dużo, chociaż patrzę, że my tutaj mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 warstw tej ściany słupku. I patrzę, że tutaj zrobimy podobną ilość. Tak minimum 6 warstw ochronnego muru, więc wiecie. Bo tu teraz już nawet chodzą tą drogą, którą my chcemy, żeby chodziły, więc jest też dla nas plusik. Niech mi to pomału budują i później ten teren będzie w miarę otwarty. Tego tutaj, to się całkowicie wtedy pozbędziemy. Co nie? Pułapki, wszystko inne się stąd pozbędziemy i będzie fajnie. Przy okazji faunę zobaczmy. Szynszyla ja lubię oswajać, bo mi się te zwierzęta podobają w ogóle po prostu jak taki chomik to tak wygląda. Kobry niech też oswoi, zawsze mu to skill podrośnie, to polują. Żółwie i kazuary polują, alpaki polują. Pantery niech mi próbują oswoić. Słoni, nosorożcy i bumbalop nie tykam, bo bumbalopy wybuchają. Produkują paliwo chemiczne, to jest plus, ale wybuchają pyską jak zdechną i podpadają wszystko w okolicy, więc to jest minus. A i chciałbym, żebyście mi przy okazji, jak już pamiętam, zróbcie mi tutaj podwójne drzwi, żeby temperatura tak nie uciekała stąd. Sunię. I kazałbym wam kopać komponenty, ale na razie jakoś mi się nie chce. To w sensie nie jest nam to aż tak nie jest to aż tak potrzebne. Przy okazji patrzę, że tutaj skończyli, to niech to wybudują. Co nie? I niech mi tu proszę wybudować kolejną warstwę. Taki jeden kawałek to jest 100 trochę cegieł. Więc wiecie, pomalutku się będziemy zabezpieczać. Liczę tylko, żeby ataku na razie jakiegoś nie było. Wiecie, to jest taki fajny system obronny, właśnie, do którego ja nie dokończyłem, teraz sobie przypomniałem. Czemu ja mam duży w ogóle? Obrona. Moździerz trzeba stworzyć tak zawczasu, ale... Pułapek, nie wiem, czego ja mam dużo tak na tą pułapki? Mam dużo piaskowca. Mam piaskowca 500, z piaskowca można robić fajne pułapki. Czy te pułapki można stąd instalować i je przenieść? Tak. To ja stąd te pułapki poprzenoszę. Do środka, że jak już jakiś przejdzie, wiecie, wróg, to żeby wlazł w pułapki. I będą po dwie w tym takim korytarzu. Wiecie, poproszę ich, żeby to ładnie poprzenosili. I będą takie pułapki w tym korytarzu. Zawsze to będzie trochę bezpiecznie. Jak już coś nam wejdzie, to dostanę od pułapki po dupie. Gorzej jak moi dostaną od tych pułapek, no ale... I tego tutaj na razie nie daję. Tutaj jeszcze bym mógł dać w tych trzech miejscach łapki, stąd poprzenosić, bo tych tutaj ja ich dałam, jak wiecie. Jak wiecie, ja ich dałem tutaj trochę dużo tych pułapek. Ta nie ma jeszcze miejsca do przeniesienia, to przenieśmy ją tu. Przyniesiemy stąd, patrzę, że prawie wszystkie, albo wszystkie dosłownie. I tutaj tą. Tak, to będą chyba wszystkie pułapki. Wiecie, żeby to było jeszcze mocniejsze dla nas. Tutaj patrzę, że dalej jest trochę żelaza, niech mi to dalej kopią.
Myślę, że na serio to jakiś magazyn będzie można zrobić. W ogóle patrzę, że tutaj mamy też dużo wapnia. Większość to jest wapń. Zobaczcie, mamy tutaj 20 wieżyczek obrony, które jakby co będą mnie bronić. Co nie? I mamy 12 pułapek. Są jakieś tutaj, które nie będą przeniesione? Nie, wszystkie idealne. I git. Boty nam tutaj to ładnie dalej budują. Mamy jeszcze 1900 serio. A i ja jeszcze bym zbudował pułapki z łupku. Chcę, żeby to było ładnie zabezpieczone, nie żeby coś. Pokaż mi to miejsce. Tylko żebyś mi w panterę nie trafiła. No git. Poluj sobie dalej. Tutaj też jest 6 pułapek z kolcami. A tutaj tych pułapek ja jeszcze postawiłem. Jedna kosztuje 40 chyba. To 45. 45 razy ile? Czym w ogóle tyle na materiał? 45 razy 12. 45 razy 12 to jest 540. Mamy 514. No to na tą jedną nie starczy. Jedną z hakiem. No plus minus. Git. Mamy też dużo bloku marmuru, ale marmur idzie na budowę tych tu ścian. A wiecie, to na razie jest dla mnie większym priorytetem, żeby to ładnie budować. No to co? Myślę, żebyśmy mogli zrobić cięcie. Ja bym sobie w międzyczasie tutaj dalej to budował. A i przy okazji patrzę, że tutaj jedna rzecz nie jest zrobiona. Chciałbym, żeby zawczasu, jak ja to jeszcze pamiętam, że chcę to zrobić, chciałbym, żebyście mi tutaj postawili jakieś, bo ja wiem, z dwa moździerze. Minimum jeden, żebyśmy mieli taki fajny moździerzyk. Ty, jak ja rano wstajesz, to mi zrobisz, bo zawsze to jest jakaś ochrona przed tymi wrednymi hamami, które nas chcą cały czas zabić. Będzie trzeba też zrobić jeszcze magazynopodobne rzeczy. Patrzę, że tutaj już nam pomału rzeczy noszą. Stali jest trochę mało, ale stal teraz próbujemy oszczędzać, bo trochę tutaj pewnie będzie jej. O, rzadkie trumbo. Tris. Staniesz i te. Zjesz i idziesz mi nie oswajać kobry, tylko oswajaj trumbo. Raczej dasz sobie radę. Liczę na to, masz wysoki poziom. Ty patrzysz, że my te trumbo, jak się pospieszymy, to my je tutaj chyba nawet zabudujemy. Bezdeszczowa burza. To jest świnka morska? O kurde, świnki. Spajajcie mi te świnie, ja chcę. Będziemy mieli chyba świnki. Dziki. Dużo będzie jedzonka. Gadajcie, że mi się teraz to pali na chacie. Błagam, deszcz tu zgasi, deszcz tu zgasi. Moździerz mi się nie spali.
Dobra, plus fajnie, że gaszą mi pożar. Minus. Nie, no ten idiota się tak podpalił. Gaszcie pożar. Pożar zgaśnie. Niech mi to ładnie tutaj budują i będziemy, wiecie, kawałek po kawałku dokończyć ten nasz mur od świata. Git będzie. Tutaj też pułapki pierwsze zaczynają przynosić. No. Coraz lepiej, ale błagam, ja chcę te świneczki. Jak ty wstaniesz, idziesz mu po te świnie. Git. Mi oswajaj mi te świnki. Ja chcę świnki. Jeszcze boję się mnie, że ktoś się zjeda, tylko chcę świnki jak najszybciej. Później dużo zwierząt z tym zabijemy. Bądź co bądź. Albo posprzedajemy, ale ja chcę świnie. Świnie mają zostać. Pójdę koniec, kropka. Zanieś tego kazuara. I Tris. Przy okazji Lumi. Już oprawia kazuar. Nie, weź mi go nie oprawię, tylko idź handluj. Nasza świnka idzie do świnkowa. Na obszar 1. Patrzę, że my ten obszar 1 powiększymy, żeby miały więcej żarcia. Wiecie? Zwierzęta na obszarze 1 niech mają trochę większy obszar, żeby, wiecie, miały co żyć. Proste chyba. Zwierzątka. Świnka morska, świnia, świnia, świnia. Świnka morska. I git. Mamy świnkę. Fajne są to takie malutkie, drepczące gówna. Nie no, uwielbiam te małe, drepczące. A wiecie, chcę te świneczki, bo tutaj są takie piękne świnki. A tutaj jest też kobra. Ale też jest jeszcze świnia. Samiec. A to jest samycka. Będziemy mogli mieć małe świnecki. I tych małp od groma. O Boże. Oni mają świnki? Kupię świnki. Moja słabość. W sensie, wiecie. Jak to ładnie powiedzieć? Nie wiem. Jakoś nigdy nie przypadałem za świniami. Co nie? Ale... O, super stal. Chcę całą. Chcę też świnkę. Ale za to mogę wam sprzedać słonia i te. Mogę pozbyć się zwierząt, które jakoś mi tak koło dupy latają. Co nie? Zdobyć świnie. Jeszcze zyskać hajs. Zobaczcie, sprzedajemy słonia im za 400 dolków. Dwa szanszyle. Kupujemy świnie, świnkę morską, bo też mogę im sprzedać swoją. A ja nie chcę, ja chcę świnia. Ni cholery, ja chcę ją. I sprzedamy im 3 zwierzątka. Co nie? 4 rogi słonia. Mógłbym im sprzedać jedno oko, żeby wyjść mniej na minus, ale... No to dokonamy deala. 135 super stali. Oddajemy te 3 i mamy świnkę. Świnka morska idzie na nasz teren. I gdzieś tu będzie leżeć super stal. Od razu zajmie się przenoszeniem tej super stali. I git. Dobra, no to co? Widzimy się za chwilę po cięciu. Ech, jestem z powrotem. Patrzę, że tutaj trochę jest ciepło i patrzę, że tutaj mam... Jedna taka małpa ma... info.
Jedna mapa to są trzy racje żywnościowe. Tutaj mamy 14 małp. Co nie? Tak, w jednej są trzy racje. To w tych mapach mamy 42 racje. Co nie? 42. Tak. Jedna alpaka ma mięsa 90, to jest 9 racji. 42 mamy w małpach, a tutaj alpak mamy 8. To jest 9 razy 8. To będzie 72 dodać. 42 mamy 114 racji żywnościowych. To są te małpy i alpaki. Co nie? No ja tak patrzę, że chciałbym, żeby mi szybko spojrzeli te spineczki. Tutaj patrzę, że... Dlaczego te kapibary nie żyją? Przez pantery. Tutaj mamy szynszyla, śliwia świnia, kobrę. Kobra mnie trochę martwi, to bardzo. Nosoroża. Przynajmniej sobie słonia wzięli, ten słoń i tak był. Chyba ranny, tak mi się zdaje, nie, w sumie nie pamiętam. Nie, nie był. Szynszyle też, przynajmniej nie muszę ich karmić. Przynajmniej nie muszę tego gówna karmić. No, tutaj została jedna super stal. Patrzę, że ja właśnie takich zwierzątek, tych słoni mógłbym dać do trumbo, żeby mi dalej oswajał, ale też żeby te słonie w końcu oswoił. Bot mi to pomału kończy, później się niech tym zajmie. I będzie git. W ogóle ile my jeszcze tego mamy? Mamy 130 super stali. Tych płytek mamy 1600, tego nam raczej starczy. Wiecie, o to się nie martwię. Bardziej mnie martwi... No nie wiem. To, że... Zmienić. Dobra, nie było tematu. W ogóle jak u nich z tym? Znaczy, że wszystkim damy, żeby byli leczeni ziołami. Nie, że najlepszymi rzeczami, tylko ziółka. Wiecie, albo masaż wystarczy im robić, czyli bez leków, chociaż tego akurat im nie chcę dawać. W ogóle mamy teraz 2000 srebra, ja bym chciał coś sprawdzić. Podłogi. I... Nie mam jeszcze tego. Sterylne płytki będzie trzeba dać w tym całym szpitalu. Wiecie? Ja spokojnie, tym się zajmiemy. Niedługo. Łupek marmur wszędzie tutaj mamy. Tutaj mamy żelazo, które bym kiedyś mógł wykopać. Samo tu, jakby mi brakowało stali, żelaza, metalu po prostu. Ech, te ognisko w sumie nie wiem. Czemu mi tego nikt jeszcze nie naprawił? To mnie zastanawia. Dobra, niech puszczam tempo szybciej. Nigdy, tu będą miały gdzie spać. Czemu moja lampa? Co mi tutaj leży? O, oni w końcu też robią te pułapki. Pytanie, czy w takim łóżku ja mogę ustawić, że to jest miejsce do spania dla takich gości? Nie. Kiedyś taka była opcja, że można było robić łóżka dla takich przy wędrowców. Szuka Zikity, gdzie jesteś? Odpężasz się społecznie. Dobra, ale chciałbym na początku, żebyś raczej zajęła się... Człowiek, moździerz ze stali?
Nie mam amunicji do jeszcze do moździerza, ale to się spokojnie tym zajmie. O, oni sobie odchodzą. No i git. Kogo to interesuje tak lekko? Patrzę, że te pułapki długo się robi. Ale to spokojnie. Patrzę, że też boty w międzyczasie zrobiły tam ścianę. Ja im tutaj pomalutku to każę cisnąć z budowaniem. I w ogóle, Tris, gdzie ty jesteś? Oswaja pantera. O kurde. Ty, bo mi tam tutaj bumbalopy chodzą. O! Panterka oswojona. To... Panterze niech transport uczy. I niech nauczy ją spuszczania. No jakoś tak raczej wolę transportowe zwierzęcia. Ja nie chcę polować na słonie, tylko żebyście mi je oswoili. I gaście ten pożar, please, bo nie chcę, żeby mi się żadna bumbalopa w okolicy podpaliła. Bo ja nie chcę mieć pożaru całej okolicy, żeby mi się ona jak wybuchnąć będzie jeszcze gorzej, więc... Kitty i Krysia, niewielkie ryzyko załamania, no i git. Deszcz, dobra, nie trzeba tego gasić, bo to samo zgaśnie. Git, 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 git. Jeszcze tutaj to odznaczę, żeby bot mi tego nie sprzątał, ni cholery. Wiecie? Tylko zaznaczę, żeby naprawiali to, więc to musi być na terenie domu. Nie, git. Tak może być. Oswaja słonie. Mi się podoba, że on dalej robi, bo wiecie, ten umiejętność mu rośnie non stop. Chociaż spada to już tak bardzo, bardzo mu to spada. Kiedyś mu wyjdzie oswojenie tego słonia. Patrzę, że my tutaj na razie nie budują tego, bo zajęły się nasze boty robotą pułapek, bo te pułapki chwilę się robi. Co nie zobaczcie, takie jedna pułapka ma 300 pracy. W porównaniu ze ścianą, która ma 5, czy tam 20, co nie? Długo już takie pułapki robi, ale tutaj mamy łącznie, będzie tych pułapek trochę. Będzie więcej ochrony, 20 działek, ochrona, plus jeszcze nasi, którzy będą stać tutaj na przodzie, co nie? Spokojnie tutaj 8 osób może stać. Tu ma 4, tak, tutaj mamy 4 worki, tutaj może stać 8 osób jeszcze, żeby to strzelać. To zobaczcie, nie dosyć, że jest 20 działek, 4 osoby, które mogą w to strzelać. W sumie ja tym działkom tutaj na przodzie bym wstrzymał ogień u niektórych, żeby jakby co tu nas nie strzelały. Później by to się może zawsze odpalało. Zobaczcie, takiemu botowi to trochę trwa, to jest tier drugi. Ma rok w ogóle ten bot już. On to robi całą noc, taką jedną pułapkę. Tych pułapek jest tutaj zostało jeszcze tylko parę. Właśnie tutaj mamy... Tą jedną nie skończą. W ogóle Kitty sobie budownictwo fajnie wbija. To też dobrze. Tu fajnie, że robią. Tutaj mi tego na razie nie robią, bo priorytetem są pułapki raczej. Ten mur jest drugi, druga rzecz. To nie jest aż takie ważne. Tutaj w ogóle ja chcę w końcu energię geotermalną ruszyć, ale chciałbym, żeby... Wiecie, zajął mi się tym. Więc chciałbym, żeby ktoś... Mam pomysł, gdzie zrobię moje miejsce do produkcji wszystkiego. Co nie, chciałbym, żeby ktoś mi to tutaj wykopał. I takie pomieszczenie 8 na 8 zrobią. Co nie? I tutaj da się strukturkę z marmuru. Jedną ścianę, żeby to było ładnie zrobione. I niech mi to ładnie wykopią. I tutaj będzie takie nasze miejsce produkcyjne. Co nie? A to wszystko inne się wygładzi, ściany i będzie git. I będzie ładnie. Cytryna już się tym zajmie. Wiecie, będzie trochę więcej miejsca do produkcji. Będzie tutaj nasze rzeczy produkcyjne. Jakieś stoły do produkcji, robotów. Na czym mi zależy. Dobra, i git. Kończą już te ostatnie pułapki. Bo kończę ostatnią i potem już będą szli na ściany na dole. Trumbo gdzieś... Gdzie są trumbo? No już się chyba wyniosły. Kurde.
Teraz wiecie, po co my były te generatory? My to produkujemy 10 tysięcy watów. Ile my zużywamy bez? Minus 6. Produkujemy 6. To w sumie wystarczy, że wyłączy ten jeden na przykład taki stół, bo on zużywa 250. I wyłączyłbym tutaj na przykład dwie lampy. I wyłączy sobie ten grzejnik. Bo też to zużywa 18 watów. Wyłączy też ten grzejnik i będę miał prąd. Te baterie na długo też nam starczą, bo zużywamy 6080 watów. Ja mam też bieżyczki, niektóre mogę wyłączyć, typu te też mogę wyłączyć. To jest zawsze plus 80 watów dla nas, tym ich odzłączym, ten przedłącznik. I git. Git. Drodzy, mamy 900 w magazynie. Co 3 dni tutaj trzeba wkładać. Tu wchodzi 75 drewna, do jednego generatora wchodzi. Tu mamy 75, tutaj generatorów mamy 6. Wchodzi 450 drewna co 3 dni. Tutaj mamy 900 drewna, to są 6 dni. To jest czas wystarczający chyba w tym czasie, który powinien powrócić do nas. Wiecie, cały czas sobie na kalkulatorku to mogę obliczyć. W ogóle fajnie, że mamy panterki. Nie żeby coś, ale fajnie. Już mamy dużo tkaniny. Też fajnie. To pomalutku będzie trzeba zbierać, więc... Prosiłbym, żeby mi to cytrynka odpalił. Dobra, on to idzie poprzełączać. Git, dobra, cięcie muszę zrobić. Jestem z powrotem, powiem szczerze, ja teraz w Filmworldzie trochę posiedzimy, pogramy. Ech. Boty znowu zaczynają robić ściany, więc mi się podoba. Idź spać, Kitty. W ogóle jak tu z tym prądem? Odpalił te generatory. To my mamy tak, jesteśmy plus 600 watów. To jest dobrze. 420 na plusie. Cały czas idziemy, ładuje się. W sensie to jest pomiędzy... Skacze 420, 600 watów. Git. Tylko się to będzie cały czas tankować. I git. Zatankowane. To jest nasz słoń? A tak, bo już mamy słowa, tam znowu słonia. Słonia niech tylko uczy transportu. Chociaż nie wiem, czy alpakom się to nawet opłaca uczyć alpak. Słonia niech uczy takich rzeczy. No i git. Czyż nie, czy ta pantera na przykład nie będzie głodować? Pantera niech chodzi raczej może na obszarze, bo ja wiem. Jak będzie niedożywienie u pantery, to po prostu wtedy szybko to się przerzuci. Wiecie. Nasz sosierka daje sobie radę, w ogóle tutaj jeszcze ja bym im klikał. Tutaj nie ma ścian, więc damy zwykłą ścianę i będzie. Wiecie, takie pomieszczenie, gdzie będzie zawsze można sobie porobić jakieś itemy, rzeczy porobić. Tutaj mamy te 6 generatorów, to nam raczej starczy. Jesteśmy cały czas na plus, to się gromadzi dalej, to idzie. To raczej tak stoi. No, tu raczej tak stoi na równym poziomie te baterie. Nie git. Będzie dobrze. Kurde, to nam pomału ucieka. To też można oswoić. Jak zjesz, to ja cię jeszcze wyślę dzisiaj, żebyś mi oswoił. Bierzesz posiłek, no, odpoczywasz. Jorki?
Ile tych jorków? 9 jorków mamy. Git. Jorki. Czyż tak patrzę, że trochę za dużo tych jorków. Mamy tutaj tak, jorka... Jork 1, jork 2. Ale nie wiem, mogę tutaj popatrzeć na zwierzęta? Mamy parę jorków. W sumie mamy ich łącznie 9. No na razie niech idą do naszego terenu. Nasze włości. Darm te jorki niech pójdą na jakiś taki obszar, gdzie nam nie zdechną z głodu. No ta, niech jorki idą na obszar 3. Na obszar 2 niech idą jorki. Git. Zwierzęta jork. Git. Git, mamy 9 jorków. Ja myślałem, że postać o nazwie York do nas dołączyła. Nie, to po prostu zwierzątko York do nas dołączyło. Fajnie, że będziemy mieli więcej piesków. Nie fajne. Patrzę, że to będzie coraz więcej nam jedzenia schodziło, bo tutaj niby mamy 1700, 500 mięsa alpaki. Tą lodówkę będzie trzeba powiększyć i się tym będziemy chyba zajmować w najbliższym czasie. Trochę. Ale to na początku niech zajmiemy się tym tu. Prosiłbym. Co nie? Czy ty masz nie do żywienia? Chyba jeszcze jedzenie to aż tak nie spada, patrzę. Zobaczymy później. Mało rośnie, będziemy znowu mieli z 2000 jedzenia. Później ich tutaj zamknąć na chwilę, żeby mi tu ładnie pozbierali. Boty już to budują, Krysia nosi. I Gitek. Gites, gites. Kolejna świnka morska do nas dołącza. Będę chciał mieć kiedyś psy husky i labradory. Jorki to są takie psy, wiecie, które niby są, niby nie. Myślę, że ten film będziemy robić, zrobimy godzina 10, to będzie taki dłuższy. Lubię posiedzieć sobie tak przy Rimworldzie. Trochę oczy mi później będą miały dość, no ale wiecie, Rimworld to jest gra, gdzie godzinami można siedzieć. Chciałbym live'y porobić, tylko że mój internet to jest mój internet, czyli nie pochodzi za długo w ogóle. No. Czekam aż tylko będzie, w końcu nie będzie tego zaćmienia. Co nie? Myślę, że trochę gra chodzi taką. Budujesz ściany, fajnie. Budujcie, budujcie. Ta ściana będzie gruba. Tutaj mamy. Jedna ma 360 HP, taka ścianka. Co nie? 360 i tych ścian tutaj mamy. To jest razy 6. Mamy łącznie 2160 HP, te ściany mają łącznie. Kobry w końcu swoim. Fajnie. Przy okazji, chciałbym, żeby on mi kobry nauczył w sumie niczego. Alpaki też nie są tak raczej priorytetem. Zobaczmy na faunę, jak to wygląda. Smoni mam mi oswajać. Pantery niech oswaja. Alpaki do zabicia. Dziki do zabicia. Kazuary do zabicia. Kazuary, kapibary. Wszystko niech mi tu idzie do zabicia. Świnka morska ma się oswoić. Szyba możecie zabić tak samo jak szczura. A kobra drugą też niech oswaja. Nie git. O, i od razu mogę. Nie git, z tym robotem nawet to sobie ładnie idzie. Cytryna
to szybko będzie kopał. W sumie myślę, że bym tutaj cytrynę na chwilę zamknął. Jak z jego potrzebami? I dobrze, jak tylko odczynek spadnie do jakichś 15% tego wypuszczę. A nie, czyli rozumiem, on sam pójdzie spać. Tak, bo jego godzina, dobra. I spać. Kryje się, ma duże ryzyko złam. O, i w końcu zaćmienie minęło, teraz wiecie po co też mam te generatory. Bo to mi to właśnie będzie. I widzicie, minęło 1-9 dnia. Kobra fajnie wygląda w naszej bazie. Krysia idzie spać. Brakuje mi trochę postaci, bo niby my już tutaj jesteśmy łącznie 83 dni, a doszło do nam w sumie 0 postaci, tak jako misja typu zaoferuj schronienia. Dobra, no to co? Dajmy im tutaj ten rząd i to jest do wykopania łupek, niech mi to proszę kopać, bo ja też tutaj chcę dawać ściany. Odkryty obszar. Widzę. Dobra, jestem z powrotem. Hej. Patrzę, że tutaj to pomału kończą. Bo to sprzątamy, damy szybko sobie jeszcze. Niech tu szybko zrobię płytki. Kitty, to idź już se. Zobaczcie, taka ściana ma 15 pracy, a na tej pułapki po 200. Cegły nam zostało 1500, to raczej starczy, by najmniej na 3 warstwy skały, tak, żeby to zamknąć. Co nie? Git, wycina to. A i przy okazji, jak już jest zasiedlanie tutaj. Tutaj na zewnątrz jest 15. Dobra, by trzeba było odpalić ogrzewanie. Ten jeden wystarczy. Git. Bot co robi? Sprząta. Patrzę, że do tych miejsc zabraknie dla orków. A nie, bo orki nie mają jak się dostać do łóżek, więc myślę, że powiększymy trochę tą strefę 2, żeby orki miały gdzie spać. Tutaj też, bo tutaj też damy takie miejsce do spania dla zwierząt. Wiecie, tu jest jakieś takie miejsce, to nie jest jakieś pudło czy legowisko, ale to takie miejsce, żeby miało gdzie spać. I git. Mamy 3 boty. I 3 pracują. I jest fajnie. Tutaj to nam ładnie budują boty. Chciałbym, żeby mi to ktoś przyszedł wykopić. Tak szczerze. Ale już dobra, na razie zaznaczmy kolejną ścianę tym botom do roboty. Na razie tyle, o tak o. I będziemy tak ścianka po ściance kończyć. Wiecie, ścianka po ściance, ścianka po ściance. Zwierzę buduje? York 2. Co? Nie, przecież masz co jeszcze. Czekajcie, no jak wchodzisz tędy, ty wchodzisz tędy, tędy, to i tak o. To masz co jeszcze, masz żółwia, trochę mięsa i kukurydzę. Co pierdzielisz, Yorku? Pójdziesz, jak będziesz głodny, to sobie pójdziesz zjeść. Ja bym się na jego miejscu poszedł zjeść, no nie wiem. Ej! Wredne konie. Ja już wiem, kto mi podżera plony. Z każdym razem.
Myślę, że ja to na serio powinienem dać w jakimś budynku takim najlepiej zabezpieczonym. Nie, bo mnie te konie mi zjadają plony. A to dlaczego? No i tak się tu zamknął. Wydobądź to. Teraz już cię stąd wypuszczę. Zaraz te płytki skopiuję i damy tu. Nie widz. I teraz te cytryno. Okej. Okay. Przecież mają. Mają żarcie. O co chodzi? Nie mogą dojść jakoś? No nie rozumiem. Tego Yorka 2 mogą zabić. Chociaż... tam mam to głęboko. Jedzenie mi się pomału kończy. Nawet chciałbym coś sprawdzić. Widzę, to jest ważny prosty posiłek. Co nie? O, czy to jest ten Yorka 2? Nieszczęśnik? Yorka 2? Yorka 7. Nie wiem, co oni mają za problem. Nie wiem, może tu przejścia nie mają? Przecież jak w ogóle mają drogę przez ten korytarz, ja im nawet to poszerzę, żeby sztuczna inteligencja załapała. I mogą iść i sobie tutaj podejść i zeżrzeć coś. Byle żeby mi nie wzięły płatka ani pobudzacza. Pobudzacza to w ogóle mam mój tu. Tu jest 600 jedzenia. Racji mamy dużo w miarę. Czy ty to wydobywasz? A tu. Nigdy w końcu będzie całość. Teraz siejesz obszar, bo mi te konie zasrane zżerają. Wydobywasz łupek. Dobra, idź mi wydobądź ten łupek, a potem dosłownie idziesz mi to zbierać. Ja ci dam obszar, żebyś mógł chodzić tylko po domu i tyle. Zjedz. I pracuj mi tu dalej. Nigit. Nie, powiem ci szczerze. Cytryna, cytryna. Masz tylko obszar domu. I teraz to już będziesz zmuszony do tego, żeby mi pójść pozbierać żarcie. Bo mi te konie wypierdzielają mnie. Dlaczego ty te drzewo zbierasz? A, to jest obszar domu. Dobra, jak ci się skończy do zbierania, a tu chwilę to zajmie. Czy błagam w końcu ruszyłeś to, co ja chcę? Odpoczywaj. To mi żarcie się już pomału kończy, bo mi te zasrane konie to wpierdzielają. Mamy kolejne, mamy już 3 słonie. Tylko 3 zwierzaki mogą biegać luzem, chociaż patrzę, że więcej może mi transportować itemy. Dobra, zabierzcie mi proszę ten kamień. Doprowadźcie do tego miejsca prąd. Zajmijmy się tym tutaj. Doprowadźcie mi tu prąd. Okej. Okay. Tyle wystarczy. Dajcie tutaj mi jakieś meble.
Mogę kolorowe lampki, ale dobra, damy tutaj tylko zwykłe, kolorystyczne. Damy tutaj tak cztery lampki. I zajmiemy się tutaj produkcją. Na pewno tutaj będzie stało... Chociaż nie. Te lampki nawet by tutaj były. Dobra, nie. Te cztery projekty, stwórz kopię, usuń. I będą te lampy stały tu. I koniec. Na pewno rzeczy, jakie tutaj staną, to będzie... huta elektryczna. Tak. Tutaj stanie na pewno... huta elektryczna. Tutaj na pewno stanie... stół rzeźbiarza. I zrobimy tutaj nawet krzesełko jakieś. Drewniane. Będzie tutaj stół rzeźbiarza. Będzie tutaj jeszcze, oprócz tego... elektryczna kuźnia. Też damy, do tego damy też stołek. Damy też tutaj, oprócz tego będzie stał tutaj na pewno warsztat i warsztat do botów. Tak. Więc jeszcze damy tutaj próżny, gdzieś to chyba było. Szafka z narzędziami, która będzie to jeszcze pomagała im, żeby to szybciej pracowali. Później będę im kazał narkotyki badać, żeby było jeszcze lepiej dla nas. Nie, no ja... z głodu pozdycham przez te zwierzęta. Czemu mi tu słonie włażą? Jak ja tu obszar dałem? A, obszar jeden tu sięga. To nie, już nie sięga. Dwójka też tu nie sięga. Żaden inny też tu nie sięga, git. Już mi tu nie będą głosić. A, i przy okazji tutaj też dajemy mebelki. Tutaj będą rzeczy bardziej ważne, tylko daję krzesła takie, wiecie. I niech tutaj stoi czerwona lampka, taki kolorystyczna. A ty czemu tu mi wchodzisz? Jesteś na obszar 1, ale obszar 1 zabronił ci tu wchodzić. Czemu tu wlazłeś? Nie łapię. W ogóle tutaj jest 21 stopni. Wiesz, taka temperatura fajnie się utrzymuje. Ty wredne psy chamy kupy gówna. Pierdzielają mi żarcie. Przy okazji, mam tutaj kogoś sos. Ty masz... rzemieślnika, no ważny priorytet, ale... idź może lepiej zająć się rzeczami ważnymi. Są rzeczy ważne i ważniejsze, więc... no czemu wy tutaj chodzicie? Może dlatego, że ściana jest też zaznaczona? Teraz już nie jest nic. Git, i w końcu wywaliły mi stąd te zwierzęta. W ogóle w końcu, jak już to jest zaznaczone, boty mi kolejną niech ścianę budują. Krysia odpoczywa. Chyba wiesz co, widzimy się do nimi, to już tutaj będą po prostu, gdy pozbieram surowce. Ech, w końcu. Jesteśmy z powrotem. W ogóle oni tutaj budują te ściany w końcu. Nasze super mądre boty.
Onions. Ej, 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 ej. Co ty masz się cały czas obżera? Nie, szlak mnie to. Jedynie dobra, to zostaje na tym terenie, bo szlak z wami jasny trafi. Żaden mi tu ma tego nie zżerać. Tutaj ja tylko będę miał jedzenie, które mi zżerają chamy. Boty to też wygładzają ściany. Nie tam. Trudno, że stracił. Mam to głęboko w pupie. Kolejna ściana. I patrzę, że chyba się nie uda nam tego całego terenu zrobić, więc myślę, że zrobimy. O, nie masz już obsesji. Fajnie. Git, idzie przenosić to. Ej, tu mi to dalej budują. Patrzę, że my teraz. Myślę, że powinniśmy zrobić. Dopóki mamy surowce, minimum tutaj dwie warstwy i po prostu już ten teren zamknąć. Wiecie, dopóki mamy surowce. Niech to boty na razie budują. Wiecie, chwila to zajmie. Myślę, że ten film zakończymy za jakieś 4 minuty. Chciałabym ten mur zamknąć jeszcze w tym odcinku, więc chwila to zajmie. No serio, chwilkę. Ej. Okej, kobra idzie na tyle, jak zwykle. Ten. Jedzenie sobie znajdzie. Jak to wygląda fauna? Co polować mamy? Typ małp to dosłownie są tutaj stada. Ile tutaj tych małp już na serio się zebrało? 10 i tutaj gdzieś jest pewnie drugie stado tych małp. Pewnie gdzieś. Tylko trzeba było poszukać, a mi się nie chce. Na pewno są, bo tutaj jest 10, a ja wiem, że jest ich więcej. Co się stało, że znowu gra tak spowalnia? Kolejne 100, tu będzie chyba wystarczająco więcej, raczej nie zbudujemy. Patrzę też, że ktoś powinien mi tutaj, ja bym poprosił tą osobę, żeby, nie żeby coś, ale mi, nie mamy stali. Ja się zastanawiam, co wy mi tego nie kopiecie. Nie, w sensie, nie chcecie zbudować. Stal, stal. Stal. Dzięki, tu będzie 1000 stali. Ech, mamy trochę się, trochę tych cegieł. Kto mi wpierdzielił pobudzacz? Któreś zwierzę? To jest niemożliwe. Któreś mi wpierdzieliło jeden pobudzacz, bo było pełne równo 80, a to jest 79. Wyczerpanie krysia. No i coś spać. 22. Dobrze, że mi płatka nie wpierdzielają bynajmniej zwierzęta. Jakby mi oko by mnie jeszcze zażarły, by mnie szlak trafił. No ale dobra. Huty nie zbudują. Tego nie zbudują właśnie tutaj. Wiecie, co jeszcze moim zdaniem powinno stanąć? Produkcja.
krematorium, żeby zwłoki teraz spalać. To tak przy okazji. Tak, o, i tutaj damy stołek. Ule, co tutaj w tej hucie można zrobić? Kuźni raczej. Ua. Rzeczy słabe. Kiedyś pewnie będzie można lepsze rzeczy zbudować. O, 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 o. I poszedł leczyć cytrynę. Co jest cytrynie? A, dobra. To. I teraz idzie do Krysi. Idzie. Później sobie z tym zostawimy spokój na chwilę. Dłuższą. Będę chciał ruszyć z produkcją narkotyków. I jest. Co ja bym chciał? Teraz bym chciał, żebyście mi poszli w produkcję narkotyków. To będzie szybkie. No, my tu już będziemy kończyć, już tak na serio, serio. Zobaczmy, jak im w ogóle z tym murem idzie. No, już blisko. Zostanie nam 600 cegieł, to starczy na ten cały pasek i tutaj będziemy tu pomału kończyć. Nie git. I wiecie, to się zamknie, tutaj jeszcze generatory wejdą geotermalne, też chciałam ten teren zamknąć, żeby mieć tutaj ponad 6400 watów. Nie, tu są trzy. Gdzie są trzy? Jeden, drugi, gdzieś tu jest trzeci? Widoczny, a tu. W tych dwóch, jeden generator produkuje 4200 watów, tutaj będzie 6400 watów i wtedy będę mógł sobie panele poniszczyć. Te słoneczne, one miały produkcję w geotermalną, jak nazwa sama brzmi. Pomału sobie tutaj dajemy radę, pomału idziemy do przodu. System obronny już jest dobry, bo tutaj stoi ponad 24 pułapki, 20 wieżyczek. Każda może wystrzelić po 60 strzałów. Mamy 20 razy 60, no to będziemy mieli tutaj, tylko łącznie te wieżyczki mogą wystrzelić 1200 strzałów. Plus te pułapki, każda zabije jednego człowieka. Co nie, bo taka pułapka zabije człowieka na jednego hita, maksymalnie na dwa. No to załóżmy, że zabija na dwa hity, to z 12 ludzi zdechnie. Czyli wiecie, to jest taki system obronny, który powinien sobie dać radę, bo mamy worki obronne, jakby do nas strzelali, worki z piachem. W ogóle ja nawet nie wiedziałem, że je się robi ze skóry. No wiecie, skóry jaszczurki mamy. Dużo tych skór mamy. Tutaj mamy trochę jaszczurki. No nawet ptaszą skórę, czy zwykłą po prostu tkaninę można byłoby przy tym użyć. No, po prostu jeszcze patrzę, że gdzieś, nie, tutaj już by pułapka nie weszła, ale mamy trochę tych pułapek, chociaż w sumie jeszcze jedną gdzieś bym tu dał. O. Nawet więcej niż jedno. I git. Jeszcze większa obrona. To co, no to my będziemy kończyć ten odcinek. Dobra, to by było na tyle w tym odcinku. Ja byłam Ritko, na razie. No i cześć, papa, widzimy się w kolejnym odcinku z gry RimWorld. Papa. Pa. Tak w ogóle patrzę, że to jest jeden najdłuższy odcinek z RimWorlda w ogóle. Chociaż nie całkowicie mojej historii, bo nagrywałam nawet i 2,5 godziny czy 3 godziny. Więc, to co. Ja byłam Ryczko. Na razie, no i cześć. Pa, pa.